Cześć, co to jest? Widziałem cię w Lombardzie? Nie wpływam. Nie chcę tak, to zrobię tak. A za tego? Co to jest? Kalkulator? Nie, telefon. A oni to odkupywali, ona odkupywała to, jak wczoraj oglądaliśmy ten Lombard. Wczoraj ona to odkupywała, jak to zastawiła jeszcze poprzednim razem. Znowu to zastawia. Jezus Maria. Spartiatix! Dobra, obejrzmy jeszcze ten drugi, co wyszedł godzinę temu. Zobaczmy, co tam. No i co? A to jest ta, co jej córka 15-letnia jest w ciąży i ona jest też w ciąży w tym samym momencie. Prawdopodobnie jednak nie z tym samym. Nie, dobra, nie idźmy w to. Nie idźmy w to. Po prostu jest matka i córka w ciąży razem. O, tyle. Dzięki, Kalafior, za 7 lat. No i co, da rada? Ten Xbox to jest? Aha, to jeszcze zerknę. Ale to nie jest ten Xbox przecież chyba. Co on kupił? Nie wiem, Black Blue, ty zerknij, co wysłał Goniusz. To jest ten Xbox, co on kupił, czy nie? No to kosztuje 500 zł. Ej, mogę to pokazać? O. Ale to nie wiem. Amogus. Proszę. Nie wiem, zobaczymy. Błagam cię, na kolanach. Na kolanach może lepiej nie. Cześć, co to jest? Widziałem cię w Lombardzie? Kto tam, jakiś szczur drapie blat, czy co? Nie, ja. Co się denerwuje? Szczur. Nie kłamał. Dobra, od nowa oglądamy, uspokójmy się. No i co, da rada? Proszę. Nie wiem, zobaczymy. Błagam cię, na kolanach. Na kolanach może lepiej nie. Kto tam, jakiś szczur drapie blat, czy co? Nie, ja. Kamil. Co się denerwuje? Szczur. Szczura to mamy w domu. Ratatu. Do tego Redmiego dołożysz 5 dych? No, chyba, że tam jeszcze dołożysz. A nie, do tego ruch już nie da rady. No nie, no dekoder to jest max. No. Modem Huawei to też jest max. Ale co? Chyba. Zobacz. Proszę cię. Do 19. Chyba, że mi się uda szybciej wykupić. Ty też się modlisz? Na okucka? Nie, a ciebie? Ale popijem wsodę to jest. No nie da rady, wiesz, on jest za bardzo dojechany. Raz, że jest cały porysowany tu, też jest szybka pęknięta po prostu na pół. Ale ja go wykupię. No wiem, no to tak nie działa, jakby każdy tak mówił, że ja wykupię, ja bym dawał, to ja bym z torbami poszedł, nie? A muszę wyceniać telefon na tyle, ile on rzeczywistości jest wart. Dzięki, Zdusiu, za 10 lat. Dziękuję bardzo. Tobie też. Może 20 zł po 30. To jest Redmi 9A. Co? Rzeczywistości jest wart. To może może 20 zł po 30. To jest Redmi 9AT. Czaj, nie wierzę. Oni przyszli we dwójkę po 20 zł do Lombardu z telefonem. Ciężkie jest życie w Polsce. No nie da rady tu nic dorzucić, nie? Jest 7 dych, 120 jest warty, no to 5 dych zostaje i co? Nic tu nie da rady, nie? Nie, oni chcą 7 dych, chyba on im daje 5. Nie wiem. Przyszłam. Niestety. Mówiłem. Zrobiłeś sobie niepotrzebnie nadzieję. Nie wpływam. Nic tak, to zrobię tak. A za tego? Co to jest? Kalkulator? Nie, telefon. A oni to odkupywali, ona odkupywała to, jak wczoraj oglądaliśmy ten Lombard. Wczoraj ona to odkupywała, jak to zastawiła jeszcze poprzednim razem. Znowu to zastawia. Jezus Maria. Nie przyszłam na darmo. Każdy mówi, że to jest kalkulator, nie? Kurwa, nie przyszłam na darmo, do nikt mnie nie będzie w kurwa. To się zaraz zagotuje. Bozia patrzy.
A nie zobaczy. Zobacz. Widzisz? Nie chcę nawet zobaczyć. No zobacz na wodzie. Patrzy. A niech patrzy. Tak się boi, nie? Spojrzysz na wodzie, zobacz tam. Ja mam krzyżyk, wystarczy mi. Tak? Ale zobacz. No zobacz, Kabozia. O Jezus. Bozia patrzy. Amen, o. I widzi, jak ty przeklinasz. No i tam. No i słyszy. No i tam. Pokutę dostanę, jak umrę. Tak o zrobiła. O Jezu. Tak, tak, no. Wszystko działa. Musisz sprawdzić, no. No dobra. A nie, nie, nic nie mam. I hyszej, cześć. Ty ile chcesz za ten kalkulator? Akurat ostatnio mi spadł i się rozwalił, to będzie jako kalkulator. Na bank ma kalkulator, czekaj. Ma. Ma. I ma latarkę. No. Gdzie? Kalkulator. O, jest. Ekstra. No, ale pod zastaw, nie? Bo to trzeba wykupić. A. Bo to jest jako taki też domowy trochę. Nie oszukujmy się, Bozia patrzy. To jest domowy tak mój. Nie będzie odebrany. Będzie, będzie. O, dobra, zakładam się o stówę. Bo to jest ten, to jest mój domowy. Domowy. Mam pewność, o 2 stówy. To jest domowy mój. Jezus. Nie muszę się zakładać. To mogę się nawet zakładać. Tak, taki chętnie jesteś. Oni już tam po prostu wszystkich wyśmiewa w tym lombardzie. Oni i tak przychodzą po 2 dychy. Może rzeczywiście mówicie prawdę. Nie, no prawda. Tak samo trzeba dekoder i telefon. To jest na bank, muszę odebrać. Teraz 2 telefony. Giereczka, no chyba po tym, nie? Tylko daj mi kartę. A do czego ja przełożę kartę? Do twojego telefonu, ty masz na 2. Kartę SIM, tak? No. Dobrze. Ty masz 2 wejścia. Dobra, już wyciągam. Co, a swoim wykładasz, czy co? Ty, no ja mam 2 karty tutaj już. A co mi to On też ten telefon kupował ostatnio, pamiętam. Co mówiłem, że jeszcze z baterią wyjmowaną. No, 100 używany chodzi, to 5 dyszek można zrobić, ale bardziej. Dziękuję ci. Proszę was. Boże ci za to wynagrodzi. No a jak? Aż się uśmiecha. No widzisz? Masz jakąś chusteczkę? No. Bo to jest takie zasypiałe, że... Co jest zasypiałe? Ten ekranik? No. To jest masakra. Ara, umyjemy, będzie cud miód. No jak możesz z tym przetrzyj. Dziękuję. Ile im płaci za występy? A w domu ja mam leniu śmierdzącego, od tego ciebie rzuci. O, wiesz. U kogoś lepiej mi się sprząta. Zauważyłem to. Rompera? No co ja ci mam? Zobacz, jaki czesny. Ku dzisiaj planuję. No, więc zaraz, poczekaj, jeszcze? Raz ucho. I szyba umyta. Jest cud miód, proszę. No i dobra, dzięki. Proszę Bozia bardzo. Patrzy, jeden uczynek dobry więcej. Tak jest. Do konta, plus 1. Plus 1. O Jezu. Kupimy sobie napisane? To już poszłam na nią. Napisz książkę. Książkę będziemy pisać? Ojej. Trochę oj. Za długa historia by była. Jak prawidłowo opierdolić działki? No dobra, ty. No, Kamila, to twoja działka, to będziesz pisał. Oni wiedzą, że to się nagrywa. Dobra, to za wyrok zawieszeniu. Rozdział 1. Przygotuj się odpowiednio. Latarka dobra na Jumę. Nie powiadaj mnie. Siema, Kądziu, jak dobranoc? Punkt drugi. Weź dobrego łoma. No mi się 2 połamały. Kamilek, pamiętaj. O, morda jeża. No dobra, będę miał wyrok zawieszony przez to. A to co to znaczy? Że po prostu nie mogę nic odjechać, załóżmy tam przez te 5 lat, nie? 2 na 5. O, no i gruzik, nie? Czyli po prostu nic nie mogę odjechać. No bo jak obecnie coś, co? Bo jak coś zrobi, no to idzie siedzieć, nie? No. Odwieszą mu to i idzie siedzieć. No i wtedy po prostu tamto już jest, tamto się łączy z tym nowym, nie? Tamto nowe będę mógł, załóżmy tam odsiedzieć połowę, potem... Że załóżmy mi to umorzą, ale to... Lepiej liczy wyrok, jaki mu grozi, niż w dupę ten pieniądze, które zarabia, żeby nie musieć ciągle pożyczać w tym zastranym lombardzie. O co tu chodzi? Tak, nie? Będę musiał odsiedzieć. No. Nie tak sprawy, jeszcze nie jest koniec. Nie, to się nie... Proszę bardzo. Dziękuję za umowę, panie profesorze. Nie ma sprawy. Nie będę chyba tego oglądał, ale nie wiem. Magiczne 50 zł. Dobra. Trzymaj się, dużo zróbka. Co, przedłużamy? Czy odbieramy? No. Nie, no, przedłużamy. A ten co? Ale dzisiaj... Ten się aż rozebrał na rozmowę. No tak, a powiem ci, że spać mi się chce, jak nie wiem, nie? Ja już spałem w obiad. Tak? A jak?
Ten sweter. Pistona. Na czym tam stanęło? Czekaj. Orzeł, ty się w tym swetrze upieczesz. Zostaw uszczelek, to przedłużamy? No. Nasadki, po pierwsze sekator, to wiemy. Mhm. Dwie kasety i płyty. No, dobra. Dobra. No, no. Polecimy. Co bierze? I to będzie 261. Odbiera, no way. Czy jakieś drobniaki ci tam? Muszę się tego pozbyć. Ja nie mogę. Kurde, masz nożyczki, przetnij to. Co to jest? Gdzie tak pieniądze ludziom dają? Ty, ktoś wie? Czemu? Masz nożyczki, przetnij to. Z banku ukradł. Z banku ukradł. Ale nie chodzi mi o to, że ma monety, tylko czemu ma w taką... Tak ciasto zapakowane w taką małą torebeczkę i tak poukładane. To jest dziwne. Przydadzą ci inżynier. Się. Tu masz 220 i będzie 40? Będzie. Ciach. Pamiętaj, nie sztuka strzelić do kruka, tylko glizdę złapać za pizdę. Boże. Zobaczymy, czy mnie matematyka nie zawiodła. 2 plus 2 to 6, nie? No jak tak liczyłeś, to... No tak może być. A może nie. Był ten, tamten jego kolega pewnie tak mówił, wiecie, który był ten shot. Jak tamtego się pyta, że się założy z nim, że umie matematykę. Ten Logan. Może tak być. Jak oni mówią na niego w tym Lombardzie, tego Logana? Dzień. Co, na coś upadł. I chodził w okularach. A, Dalton, Dalton. 27. No. Kur... Bo ja wczoraj fajki brałem. Ty, patrz jaka jestem zapominalska. Masz 8. I tam wyszło? Właśnie już nie pamiętam. 261. 1. Tak, 20. Previous, no. 30, 40, 50. Jak z Spartiatics na niego mówią? Czekaj. 8. I 3 złote jeszcze tylko. O, ty w dupę. Co się stało, bo ci nie było? 3 złote. Może tak być, albo ci zaraz być. Przyniosę. Płacę z bankomatu. Może tylko nie 3 złote. 3 złote z bankomatu? Nie no, mam na karcie, mogę iść. Nie no, gotuję się tu. Orzeł. Upieczasz się, mówię ci. Na rowerze zapierdzielałem. Dobra. To daj tam autografen. Dobre. Kurwa, jeb... jestem jak kurwa muł bagienny przez tą pogodę. By ci łeb mnie napier... Wstałem niedawno. Kurwa, nie mogę się dołudzić. Trochę ten typ podobny do ciebie. Posłuchaj, wieczorek. Już wczoraj byłem pełen energii. Dzięki. Po podróży. Ale dzisiaj się zamieniliśmy razem. Jestem ja. Ty wczoraj byłeś zdechlak, a ja dzisiaj zdechlak. Włosy ja myte olejem? Kasek, nie wiem, nie? A nie, no kaca to ja nie mam. A to może właśnie problem? Może wypić za kola panowe na się. A no kurde, nie ma co ukrywać. Na razie nie trzeba powtarzać. No co, zamykasz, idziemy. No jakby nie patrzeć, też masz tu parę takich muzealnych rzeczy. Maszyny do szycia. Widzisz tam banknociki. Tu ta Matka Boska. No, Bosia patrzy. Patrzy, patrzy, widzę na mnie. A ja mam legitymację ministranta, stary, to ja mam ulgę. Bosia patrzy i widzi, co tu się dzieje. Widzi, widzi, widzi. O? Znaczy wzrok troszkę pani Maria odwraca, ale... Udaje, że nie no, patrzy, ale... No, ale wszystko widzi się, nic nie ukryje. Także jakbyś chciał robić jakiś przekręt u nas... Nie, nie Busi, ale ja no mówię Boże. Ci, ja jestem Boży człowiek, bo ja mam legitymację ministranta. Kiedyś ci przywiozę, pokażę. Mam na to papiery, mam przepustkę do nieba. Tak? A jak? Jest zdjęcie, pieczątka przybita, podpis proboszcza, wszystko. Może tam termin się już skończył. ale jest, jest. Idę z karnetem ulgowym. Czyli byłeś ministrantem? Co? No przez rok byłem przecież. I po domach chodziłem po kolędzie i wino księdzu podpiłem. Opłatków się objadłem. No ale co, no widzisz, młody byłem, ja się nie polewałem. Młodszy zawsze musi.
Tadeusz, ale jest tylko śmiechu. To ja kiedyś śpiewałem w chórze w kościele. O, to też Boży Człowiek. Z siostrą. No kurde. Kurde, też mam trzy imiona święte. Przecież Patryk, Marek, Krzysztof, sam. Ja Boży Człowiek jestem. Krzysztof Męczennik, Marek Ewangelista. Też jestem męczennikiem. A Patryk to patron Irlandii, nie? Tam jest przecież święto. 17 marca moje marzenie kiedyś tam pojechać. Tam wszyscy, wiesz, balet na ulicy. Święto narodowe, no bo to patron Irlandii. No. A święty Krzysztof to patron kierowców, nie? No, podróżnych, ogólnie podróżnych. Mhm. To jest też taki podróżnik trochę. No jest, no zaczynać to zaczynać Wiedźmina 3 po raz czwarty. Wszystko pasuje. A Mateusz miałem być, a ja się w Mateusza urodziłem. Tak bardzo nie chciałem tego imienia. Ja mówię, nie no, 15 minut jeszcze posiedzę i 15 minut po północy na świat wyszedłem. Mówię, Patryk będzie mi bardziej pasować. No dobra, wszystko jest. Co tu się w dupę dzieje? Bo ci wykupiłem wczoraj, nie? No, dziękuję ci. Dziękuję, dziękuję. O, proszę dzięki. Bardzo. No to widzisz. Przygotowany. Żeby nie... Tak, tak. Wczoraj byłem w podróży... Z podróży. To nie byłem przygotowany, robimy tak. To nawijanie makaronu na uszy ma jednak limity. Dupa. To nie ja. O. Kosi następna. Spoko, Kirona, i powodzenia. Mistrzu, trzymaj się, do zobaczyska. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Boże. Nie I no. Za sobie chciałbym. Tak jak tamte dałem, nie? Równo ten, ten też już tu był. Przyjdzie, tak jak zeszłym razem, nie? Trzy dyszki dawałeś chyba prędzej mi za niego. No spoko, nie ma sprawy. Kurwa, no tak chłopie zmarzłem, kurwa, teraz jest tak ciepło. Co to w ogóle jest te? Pogoda wariuje, nie? A idź, kurwa. No tam są kosiaki. Gdzie ma zimny wujek? Dzięki za 18 lat. W ciemno, bo nie miałem jak ich sprawdzić, wiesz? No. Ale teraz widzę żydówki. Znaczy nie, jedna jest używana, druga jest... No, jak pato RB? Nie używana. Jedna ma także dwa kółka, jak obracasz, to wiesz, jest takie, że czuć, że jest napęd, no, nie? A druga jest tak, że w jednym kółku jakby był napęd, w drugim nie ma, nie? Aha. Tak mówię. Dziadek wyjaśni mi to, ty jesteś jakiś dziwny, czy ty żyjesz w pętli po paru tygodniu, tylko budzę się i idę do szkoły. A, czy ty żyjesz w pętli, dobra. Budzę się i idę do szkoły, albo do babci jeżdżę w weekend. Potem na siłkę i do oglądać ciebie. To nie żyjesz w pętli od paru tygodni, bo ja wróciłem dwa dni temu, także wszystko wyjaśnione. Mówię, no kurde, brać to czy nie, ale jechali specjalnie 100 km. No, a co, dużo w ogóle ten figuje za to? Tysiaka łącznie? Czy ile? 1500 dałem za dwie, wiesz? W ciemno, nie sprawdzając, czy działa, bo nie ma jak. Wszystko wyjaśnione. Bo tam trzeba taką żyłkę rozstawić, nie? Podłączyć ją pod bazę i wtedy nie, ona, ta kosiarka się przemieszcza no, po tej żyłce i żeby kosi. Działało tylko teraz, ty. No tak. Ale widzę, że ten. No w drogi sobie... pewnie takie coś jest, kurwa, nie? No, będzie tak z czwórkę, wiesz? No tak, byś, kurwa, za ten. Tylko musiałbym, zysk, tylko musiałbym gdzieś sprawdzić, nie? No, no, wiesz, wziąć tą żyłkę, powbijać, podłączyć ja tą bazę. Ja raz widzę takie coś, bo tu sam jeździ, w ogóle sam jeździ. Samo, no. Czego to już, kurwa, nie wymyślił, ja ci pierdolę. 35 dasz? O, bo się miałem pytać. Mogę dać. No to i widzę. A pogoda, no, wariuje. Jak on nakręca makaron do uszy, żeby potem nagle wyskoczyć. Dasz jednak 35, a jest 30. Jezus. To jest wszystko technika manipulacyjna. Ty myślisz, że on po prostu pieprzy jakieś farmazony. Tu nie ma przypadków. Otworzyłem rano okno na chacie, przewietrzy trochę tego. Jak zaczęło dmuchać, mówię, nie no, zamykam okno w pizdę. Wysiadłem przed dom trochę przejść. Cztery dych jednak? No, bo lekarz zaleca, nie? Trochę. No kurwa, musiałem rozebrać się, bo chłopie za gorąco. No i teraz wiesz, chłopie czmycham, nie? A co ci się w ogóle stało z tą... Biodro złamane mam. Z przesunięciem główki. Operację miałem w ogóle robione, nie? Druty wyjebane. Sześć dziur. Boże, wiercił tam, czarty, no, a, dobra, teraz widzę jak dłoń pokazał. To jest ten od palców. Co ma palce jak żaba. O Jezus Maria. Pryczuł ktoś, kurwa. Tak lata, nie? Kroimy już. Zabakuchasz. Tu taki kilt miałem, nie? No ale widzę, że ten mój, że ten musi przebrać się, nie? No i wyszedł ten jeden chirurg z Gorzowa, kita taki. Artur, to są te techniki. Patrz, cały juchom, jakby chopy z masardi wyszedł, kurwa, nie? A to chopy wszystko ze mnie, no bo lekki krak zrobił się, nie? Nie wiesz, musiał ten, nie?
To się podam zajeb... hej. No i tak co? Z 5-6 miesięcy teraz. Ale tam wiesz, nie, w ogóle ten, bo w ogóle drugie podejście miałem, bo raz byłem już, ale miałem nie jeść w ogóle, na trzu, nie? Ale ten... Dzięki, Kiwiłodny, za 15 lat, witam, witam. 5-6 miesięcy teraz. Maru, Kasia. Ale tam wiesz, nie, w ogóle ten, bo w ogóle drugie podejście miałem, bo raz byłem już, ale miałem nie jeść w ogóle, na trzu, nie? Ale ten... Czuję, gulasz jest na obiad, nie? Mówię... Chociaż kanapkę pani zrobi. Nie możesz, mówi... Zabieg jest, jutro rano. No ja wiesz, parówki miałem w szafce, nie? Dwie połowę paczki. No i gościu mówi ten, jadłeś coś? Ja mówię, że nie, na pewno, no bo będzie wszystko wyleci. Od razu będziemy wiedzieć, nie? No nie, no dobra, jadłem. dwa dni znowu polowania, ale później nie jadłem. Byle prędzej na chacie chcę żeby, wiesz co, nie? Ile można, nie? No, ile można, tak jak mówisz, nie? Ale to co, wywróciłeś się, czy ta. Co? Wyszedłem z chaty, paliło światło się na fogie klatce, nie? No. No i ale szedłem od lewej manki. Boże, Jezus, historie tych ludzi, to jest... Boże... Mózg mi paruje dosłownie, co się odbije? Przy nie koło barierki? Tak widzę ten lombard. Stali klienci. No i wiesz, biegłem dosyć, nie? No i nagle światło zgasło, nie? Historia ludzi, nowe questy do Assassina nowego. No ciężko, Assassin w Polsce. W Lombardzie będzie siedziba. I wiesz, noga będą przychodzić NPC-ty dawać questy. Ziemia, wróciłem na chatę, normalnie wszystko git. Przebrałem się, wiesz, nie? 12 w nocy, tak już. Lekko mnie, wiesz, kuło, no i puchło, nie? O 3 już w nocy obudził ból, ale to już taki ból, że... Wykonię. Jako Erka przyjechała po mnie przecież, nie? To człowieku wyłem, darłem się aż chłopie, w niebo głosy. Łóżko trzymałem tak mocno w ogóle tapczan, że o, mój pan puści to, bo już jedziemy. Nie mogłem. Same ręce, chłopie, tak. Aż taki ból? No. Mówi, że jak ten, on mi dał ketonal 1000 chyba do żylnia już, nie? Weflon, nie? Mówi, że jak nie ten lek silny, to mówi, zemdlałbyś, chłopie. Z bólu. Mówi, że jednak dobrze, że mój ojciec ten dał znać, żeby przyjechać. Mówi, bo mówi, zemdlałbyś, nie? I aż chłopie siny i cały mokry aż, nie? Taki ból. Rwało, każda dziura, ledwo co, kichłem. Dlatego takie palce. No. Wcześniej przyszedł niepołamany i nie miał takich palców. I miał takie palce i tak. Masakra. Całym ciężarem w ogóle na biodro, później na rękę, ty. No rękę miałem 3 razy gips założony. No ręka cała, biodro złamane, ty. No to jest niefart, nie? A ty jak musiałeś spaść, nie? Że biodro je... Chyba po prostu na dupę. Na bok prawy. Dziwnie tak, nie? I na łapę, nie? No niefart, nie? Betonowe schody, no to też i na brocha, nie? Masakra. Dobra, lecę mordu, ale... Co? Trzymaj się. Nic nie rozumiem. Słyszę strzek! Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek! Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę